Od maja na dolnośląskim odcinku autostrady A4 trwa montaż siatki, która ma zabezpieczać przed wtargnięciem zwierząt na jezdnię. Ogólnie zostanie zamontowanych ponad 200 km siatki, czyli po 100 km z każdej strony. Wykonawca jest już na pół metku prac. Wartość inwestycji oszacowano na 22 miliony złotych. Planowany termin zakończenia robót to jest lipiec 2019 roku. Wykonawca robót zwraca jednak uwagę na częste kradzieże słupków, które są elementem całego ogrodzenia. Problem jest na dużą skalę. Na dzień dzisiejszy mogę stwierdzić, że ukradziono nam kilkaset słupków. Za chwilę może się okazać, że będzie to wręcz kilka tysięcy. Wykonawca wskazuje także charakterystyczne cechy ogrodzenia, które można później rozpoznać. Słupki, które są montowane do budowy ogrodzenia, są dedykowane do tego typu rozwiązań. Nie można ich kupić w jakichś tam poszczególnych marketach budowlanych lub innych takich instytucjach. Producent ma swój system dedykowany, tak jak mówiłem, znaczenia, posiada pewne takie charakterystyczne skrzydła, które służą do zawieszenia siatki. Sprzedaż takich elementów jest ewidencjonowana, dlatego jeśli ktoś będzie chciał spieniężyć swój łup z kradzieży, to łatwo go rozpoznać. Firma Zabert, aby zmniejszyć skalę kradzieży, planuje montaż monitoringu. Poza tym kradzieże to zagrożenie dla pojazdów jadących autostradą. Z powodu braku tych słupków nie możemy zawieszać siatki i ogrodzenie w tym momencie traci szczelność. I zwierzęta mogą niestety wtargnąć, a niemalże codziennie jeżdżąc tą autostradą, realizując te prace, widzę codziennie niemalże leżące zwierzęta gdzieś tam jeszcze na poboczach. Sprawcy takiej kradzieży grożą także konsekwencje wynikające z bezpieczeństwa. Za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym grozi do 5 lat pozbawienia wolności.